ja wiem, że teraz muzeum, nie muzeum, przepraszam, księstwo, cieszyńskie, święci, triumfy, chciałam przestrzec, że wszystkie nagle odkryli, że muzeum cieszyńskie, prawda? Ale nie, nie do końca może. W każdym razie Jan Paweł Borowski o tej wystawie już długo mówił i to nie jest tak, żeśmy ją teraz wymyślili, to już jest dłuższa historia. Wiecie Państwo, ja chciałam bardzo powiedzieć kilka słów o panu Janie Pawle Borowskim. To jest ten najsłynniejszy Jan Paweł. To jest pierwsza rzecz. On się tak przedstawia, ale chciałam też publicznie. Mianowicie, po pierwsze, to Jan Paweł Borowski jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Historii. I wiecie Państwo, teraz to powiem bardzo ważną rzecz. Mianowicie, pan Jan Paweł Borowski mógłby spokojnie robić karierę naukową na Uniwersytecie Jagiellońskim. A on wybrał pracę w muzeum. Nie wiem, czy nie będzie tego żałował, ale on jest na tyle młodym człowiekiem, że jeszcze może różnych rzeczy byśmy spróbować. Także bardzo się cieszę, że to właśnie Jan Paweł Borowski prowadzi dział historii, numizmatyki, kartografii i techniki. A w dziale kartografii, który sama też dobrze znam, jest ponad 3,5 tysiąca map. Jakby Państwo bardzo chcieli sobie pooglądać, to one są w internecie, wprawdzie nie da się ich jeszcze powiększać, ale one są wszystkie sfotografowane przez Krystiana Firlę i doprawdy 3,5 tysiąca map można sobie na naszej stronie pooglądać. Tutaj jest subiektywny wybór pana kustosza i pana kuratora tej wystawy. Subiektywny wybór, ale myślę, że taki reprezentatywny. Wiecie Państwo, jest mi strasznie miło również jako dyrektorce tej placówki chciałam bardzo podziękować pani Anecie Kukuczce Szarzec, która być może tu jest, być może jest, w każdym razie to jest taka bardzo młoda, a nieprawdopodobna pani konserwator, która te wszystkie mapy przeczyściła, wypracowała, zamknęła w paszportu i naprawdę z wielką radością patrzymy na te mapy w tej formie, bo wiecie Państwo, jak to z finansami bywa, ale mam nadzieję, że tego nikt nie weźmie za złe, ale powiem, że to są pieniądze z biletów. To nie są pieniądze z budżetu, ale po prostu z biletów. Także zapraszamy do muzeum, bo będziemy w ten sposób również finansować pracę konserwatorską, ponieważ to jest jedyna nasza możliwość. Jeszcze chciałam bardzo serdecznie powitać takiego specjalnego gościa, pana kustosza Rafała Michałowskiego z Poznania, z Biblioteki Uniwersyteckiej, tutaj panowie współpracują i ta współpraca jest, myślę, będzie bardzo owocna. I ja już chyba oddam głos, a nie, jeszcze muszę, teraz będzie takie logowanie produktu. To nie jest na sprzedaż, ale chciałam Państwu powiedzieć, że przez sobotę i niedzielę będzie ten festiwal marek turystycznych Beskidy i Śląsk Cieszyński, czyli dziewięciu. Czyli jak Państwo do nas zajrzą przez sobotę i niedzielę, między 10 a 16 w sobotę, a 10 a 15 w niedzielę, to będzie można sobie, poza obejrzeniem tej wystawy za darmo, bo ona będzie płatną wystawą, ale przez sobotę i niedzielę będzie za darmo i będzie można sobie te puzzle poukładać. Tu są 2000, ale jest też zestaw tysięczny i jest też zestaw taki XXL. Także to mamy tak na próbę, to jest nasza najważniejsza mapa, czyli Jonasz Nigdynik, który tam z przodu, oczywiście Janek wszystko zaraz powie o tym, ale tak chcieliśmy wypróbować, jak to można, czy można ułożyć Nigdyniego z puzli. Także to będzie bardzo ciekawe. Ja już oddaję głos dwóm panom, a przede wszystkim panu Janowi Pawłowi Borowskiemu, który jest kuratorem tej wystawy. Bardzo dziękuję.